niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Honorat zauważa, większość czasu Jezus spędził w zwykłej rodzinie, w zwykłej miejscowości, zajmując się zwykłą pracą, czyli musi być mu bardzo miłe życie ukryte. Monika Waluś, doktor teolog. Ukrycie właściwie z jednej strony to jest pojęcie, które się kojarzy z ojcem Honoratem natychmiast i szybko. Z drugiej strony pojawiło się takie pojęcie, taka duchowość właściwie nie z jakiejś jego woli czy pomysłu, tylko po prostu był zakaz tworzenia nowych zgromadzeń, zarówno w zaborze rosyjskim, jak i niemieckim, pruskim. Właściwie zgromadzenia w ogóle nie były mile widziane, dlatego że protestanci żadnych zgromadzeń nie uznawali i uważali to za niepotrzebne i groźne, a z punktu widzenia prawosławia prawdziwe zgromadzenie to powinno być za klauzurą. Też nie powinno być go zbyt dużo. Także i tu był to brak zrozumienia dla habitu w jakiejkolwiek wersji. Więc jakby to ukrycie, czyli konieczność nieprzyznawania się, ale nie tylko nieprzyznawania się, nie zdradzania żadną oznaką tego, że jest się w życiu zakonnym, stało się koniecznością. No był to szok wtedy, dlatego że jednak utożsamiano życie zakonne z tym, że to będzie osoba, która patrzy w dół, broń Boże, komuś w twarz i na oczy, która raczej nie rozmawia, która ma habit, oddziela się, siada osobno i nie wnika w sprawy światowe, tak? Mądrością mnichów jest ucieczka od spraw światowych, tak mawiano. I teraz Honorat, jeżeli chce zachować życie zakonne, a widzi, że jest to bardzo ważne, że jest to wielki skarb dla społeczeństwa, wielka pomoc, ludzie konsekrowani, uformowani, którzy mają pewne cele oparcie we wspólnocie, musi to sobie wyobrazić zupełnie, zupełnie inaczej. Oczywiście, że to przychodzi z czasem, to też nie jest coś, co spada nagle. Sam Honorat tutaj przeżywa różne refleksje, sytuacje, wydarzenia, to wszystko narasta powoli, ale tworzy się coś niesamowitego. Czyli ludzie, którzy z racji tego, że są właśnie bez oznak życia zakonnego, mają dostęp do wszystkich środowisk. Mogą pójść wszędzie. I powoli Honorat tworzy bardzo tak naprawdę oczywistą z naszego punktu widzenia, ale wówczas niespotykaną i no, genialną wizję ukrycia. Odwołuje się do Ewangelii. Tak jak Matka Boża nie wyróżniała się ani strojem, ani zachowaniem, ani wyglądem spośród innych kobiet, Ewangelia nic takiego nie pisze, tak siostry powinny po prostu uczestniczyć, oczywiście zachowując wszelkie wymogi uczciwości, skromności i tak dalej, ale nie wyróżniając się, nie, można powiedzieć, nie afiszując, nie sygnalizując strojem, zachowaniem, że są kimś innym. Z listów błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Ukrywać przeto powinnyśmy i dary duchowe, jeżeli jakie mamy od Boga, jak to czyniła niepokalana Panna, i nasze modlitwy, bo mówi Zbawiciel, gdy się modlisz, wejdź do komory i módl się w skrytości, a Ojciec Niebieski, który widzi w skrytości, odda Tobie. Należy nam ukrywać nasze umartwienia i pokuty stosownie do tego, co mówi Chrystus. Ty, kiedy pościsz, namaść głowę Twoją. Wypada nam ukryć dobrze nasze uczynki, ażebyśmy nie ściągali sławy ludzkiej za nie i nie odbierali nagrody za nie na ziemi. Trzeba nam ukrywać nasze zdolności i nasze pochodzenie i nie mówić nigdy o sobie i o swoich krewnych i cokolwiek mogłoby nas zalecić światu, abyśmy nie ściągali chwały Jego na siebie. I trzeba nam walczyć ze wszystkimi pokusami, które nas odwodzą od tego ukrycia. Było to bardzo trudne, przede wszystkim emocjonalnie, dla tych osób, które to przeżywały. Dlatego, że im się wydawało, że jednak podkreślenie takiej swojej własnej wyjątkowości, którą często chętnie nazywały umartwieniem, tak, albo jakąś skromnością, wydawało się, że to będzie służyć jakoś. A tu się okazywało, że właśnie odwrotnie. Życiu zakonnemu służyło, można powiedzieć, wtapianie się, oczywiście w sposób odpowiedni, w swoje otoczenie. Czyli owszem, pewnych strojów nie nosiły, ale zachowywały się zgodnie z aktualnie panującymi trendami, wybierając te bardziej stosowne dla siebie stroje czy zachowanie, w ten sposób, że właściwie nie były rozpoznawalne jako siostry zakonne przez otoczenie. Było wówczas sporo, powiedzielibyśmy dzisiaj, singli, tak? Czyli panien, które nie wyszły za mąż z różnych powodów. Czasami po prostu narzeczony kiedyś umarł, czy został zesłany, czasami utrzymywały siebie matkę i rodzinę. Z różnych powodów, także wdowy. Więc te osoby się niekoniecznie bardzo wyróżniały z otoczenia jako niemężatki. Natomiast miały od razu większe możliwości oddziaływania w danym środowisku. Ukrycie musiało polegać też na tym, by te osoby, które towarzyszą konsekrowanym ukrytym, odczytywały te osoby jako swoje, bliskie sobie.
żeby mogły się od nich uczyć, żeby mogły razem z nimi żyć, nie mogły się dowiedzieć tego. No tutaj też policja by przeszkadzała, ale bardzo szybko honorat zauważył, nie chodzi tylko o policję. Większe oddziaływanie jest na ludzi, jeżeli z góry się nie deklarujemy, jeżeli nie opowiadamy wszystkiego, jeżeli ich nie zrażamy, tych na przykład niewierzących czy letnio wierzących, jeżeli ktoś od razu wyjmie różaniec i mówi, ja codziennie odmawiam cały różaniec, no to wiadomo, że takiej osoby nie zachęci. I honorat powoli zauważa, że to ukrycie, na początku tak z przymusu przyjęte, staje się niesamowitą autostradą do ludzi. Już takim momentem, w którym honorat to widzi, jest moment, w którym wręcz zaleca siostrom, jeśli by w jakiejś sytuacji, pracy czy pielgrzymce, to, że odmawiacie różaniec miało być powodem trudności, lepiej go nie odmówić, ponieważ najważniejsze jest w tym środowisku wytrwanie. Oczywiście można ten różaniec odmówić później, albo wcześniej, albo częściowo, ale już ważniejsze będzie teraz ukrycie, uznanie ważności pozostania w tym środowisku jako świadek, jako nauczyciel. Honorat tu podkreśla bardzo oczywiste w sumie rzeczy z Ewangelii, czyli Matka Boża nic nie mówiła o małym Jezusie. Matka Boża nie opowiadała wszystkim o Jezusie, że jest Zbawicielem świata, czekała, aż On sam się ujawni, dawała Bogu czas. Nie wszystko musiało być naraz, nie wszystko musiało być w każdej chwili. Czyli też takie poczucie potrzeby dojrzewania. Nie wszystko ja muszę wywoływać, nie wszystko musi się stać od razu. Powoli można działać w sposób mniej efektowny, ale mocniejszy. Na tej zasadzie można było tworzyć szkoły, miejsca pracy, można było oddziaływać przez różne stowarzyszenia, cechy, kursy. Ten sam Zbawiciel, który tak zaleca nam ukrycie, mówi na innym miejscu: tak niech świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli uczynki wasze i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Bądźmy gotowi iść wszędzie, gdzie nas święte posłuszeństwo pośle, do tej pracy, pamiętając, że wszędzie znajdziemy boskie dzieciątko i wszędzie spotkamy się z Jego Matką i z Jego świętym opiekunem. Honorat zauważa, większość czasu Jezus spędził w zwykłej rodzinie, w zwykłej miejscowości, zajmując się zwykłą pracą, czyli musi być mu bardzo miłe życie ukryte. Takie, które nie pokazuje wszystkiego na pokaz, które nie czyni z siebie głównego środka zainteresowania. Musi mu być to miłe też jako pewien rodzaj rozwoju duchowego, który uczy pokory. Nie wszystko będzie docenione, co robimy. Nie wszystkim się można pochwalić. Nie wszystkim możemy ludzi pozytywnie zaskoczyć, pewne rzeczy lepiej dla siebie zachować. Ale, mówił honorat, Bóg o wszystkim wie, i to jest nasz skarb, który niekoniecznie jest widoczny. I też z takim poczuciem, że to będzie owocować na pewno. Wydaje się, że rozkwit Polski po I wojnie światowej, wspaniałe odrodzenie różnych dziedzin życia, także życia duchowego, ma swoje korzenie w ogromnej pracy, także zgromadzeń niechabitowych, ogromnej ilości ludzi, którzy w różnych środowiskach w sposób ukryty głosili Ewangelię i pomagali konkretnym ludziom w zmianie swojego życia, w nawróceniu i w codziennym życiu. Marek Waluś. Myślę, że ukrytość w dzisiejszych czasach jest swoistym znakiem autentyczności, ponieważ nasza epoka cierpi od przerostu słowa, nadmiaru przekazu, bombardowaniem różnego rodzaju reklam, presją wywoływaną w celu zdobycia klientów dla różnego rodzaju produktów, ale też ideologii. W związku z tym ukrytość, która by polegała na tym, że staramy się żyć w tego rodzaju ubóstwie, które głosi Ewangelię nie tyle w pierwszym rzędzie słowem, ile bardziej przykładem życia, jest być może koniecznością naszych czasów, ponieważ w dobie współczesnej nie tyle brakuje informacji, ponieważ jest ona łatwo dostępna, ile świadków, prawdziwych świadków Ewangelii, którzy by własnym przykładem życia promieniowali tą radością, którą nam daje Chrystus. Gdyby sobie wyobrazić, że jakieś zgromadzenie, właśnie takie honorackie, wpada na pomysł, że stara się dotrzeć do różnych szkół i tam jako nauczycielka, wcale niekoniecznie religii, jako nauczycielka właśnie nie religii, dlatego że pewne zachowania, pewna duchowość zakłada się, że powinna, różnie bywa, towarzyszyć nauczycielom czy nauczycielkom religii, ale gdyby takie osoby, które uczą informatyki, historii, które prowadzą świetnie lekcje, tak jak to właśnie było przyjęte w szkołach tych prowadzonych przez siostry niehabitowe, osoba, która po prostu zachwyca swoją duchowością, pogodą, cierpliwością, wykształceniem, prowadzeniem lekcji i budzi ciekawość, kim ona jest, skąd się bierze tak świetna osoba, albo osoby
takie, jak były z woli honorata w innych zgromadzeniach, które prowadziły piekarnie, czy kawiarnie, czy restauracje, czy jakieś małe firmy krawieckie, czy fryzjerskie, czy kapelusznicze. Czyli właściwie takie firmy czy szkoły są idealnym miejscem do takiego oddziaływania, bo ludzie przychodzą, bo potrzebują czegoś od nas. Przychodzą zdenerwowani, zirytowani, zmęczeni, z kryzysami i można być taką ostoją dla tych ludzi, którzy przychodzą, nie bombardując ich od razu, proszę mówić różaniec pompejański, albo tu jest brewiarz, proszę pani, a tam pielgrzymka. Tylko pokazując sobą możliwość życia w tym świecie, w takiej sytuacji, w taki sposób i zapraszając do tego świata, no to by było coś pięknego. Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.